powiedzcie, tak naprawdę wiecie, jak to jest, że z boiska pierwszą połowę chyba przespaliśmy trochę i za dużo tej inicjatywy daliśmy Legii. W drugiej połowie już wyszedł lekko, do którego przyzwyczailiśmy w tym sezonie. Strzeliśmy dwie, powinniśmy dołożyć, myślę, że jeszcze spokojnie dwie. Tak się nie stało. No i szkoda, że nie dowiedzieliśmy tego zwycięstwa, bo jednak dość dużo zdrowia zostawiliśmy na boisku, żeby wyprowadzić nas na prowadzenie po tym złym początku. No ale na tym remis, no to sam już w ocencie. Mhm. Akurat jesteś osobą, która nie grała w tym meczu z Fiorentiną, ale po drużynie inaczej. Bardzo często widać w niedzielę, w weekend te czwartkowe spotkania. Dzisiaj jakoś sobie z tym poradziliście, ale też chyba od pewnego momentu. Nie, myślę, że będąc już na tym etapie rozgrywek i mając tyle meczów w nogach, to jest odczuwalne i chyba nauczyliśmy się z tym żyć i funkcjonować, ale nie jest to proste. Czasami są momenty takie, że trzeba zacisnąć zęby i pomimo tych trudności radzić sobie z tym i dobrze odpowiednio funkcjonować. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, pierwsza połowa była słabsza w naszym wykonaniu, ale druga pokazała już dużo klasy. Całek Poznań pokazuje w tym sezonie, może to nie wiem, dość pucharowe doświadczenie, że potraficie straty odrabiać. Może nie wygraliście tego meczu, ale to był kolejny mecz, w którym przegrywaliście, a potrafiliście potem gole strzelić i odwrócić mecz. No to trochę słabe, że jednak musimy odwracać te losy spotkane. Fajnie było jednak strzelić bramkę i kontrolować przed spotkaniem. Ale tak, to jest pozytyw. Cieszę się bardzo, bo na pewno nie jest to prosta sprawa. Tym bardziej przyjeżdżając tutaj na Łazienkowską i przeciwko Legii. No podejrzewam, że mimo, że ta sytuacja z Fiorentiną wydaje się być rozstrzygnięta, to szykujesz się na czwartek. No oczywiście, że tak, tym bardziej, że Jesper coś się stało. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie, że będzie mógł z nami uczestniczyć. Ale myślę, że każdy tutaj u nas jest gotowy i wiadomo, wynik z pierwszego meczu no, nie jest dla nas korzystny. To jest takie łagodne słowo, ale no, nie jedziemy tam na święcie, tylko jedziemy po to, żeby zagrać dobry mecz i żeby spróbować powalczyć. Z jaką myślą jedzie się na taki mecz, kiedy 1-4 jest w pierwszym spotkaniu, trzeba odrobić stratę, a z drugiej strony rywal z jednej z najsilniejszych w Europie? No, trudno złapać taką nadzieję, a jednocześnie musicie się do niej chyba zmusić. Myślę, że nie mamy nic do stracenia tak naprawdę. I tak każdy wie, że jest źle. I wiele osób już nas skreśliło, także nic gorszego już nie może przydarzyć. My musimy tam pojechać i zrobić wszystko, dołożyć dużo charakteru do tego, żeby powalczyć. I mam nadzieję, że jak strzelimy bramkę, no to będziemy w stanie gdzieś tam nacisnąć do przodu po to, żeby nie straszyć Fiorentiny. I może Bozia da, że uda się tym ramach strzelić trzy. A chciałem pana też zapytać o Bartka Salomona. Ostatnio głośno było bardzo o tej sprawie w mediach. Czy wam go brakuje jako drużynie? I czy też mieliście jako drużyna jakiekolwiek wątpliwości przed robieniem sobie zdjęcia z jego koszulką przed tym meczem z Fiorentiną? To może zacznę od tego drugiego pytania. Nie mieliśmy żadnych wątpliwości, ponieważ robiąc sobie zdjęcie z jego koszulką, to chciałbym od razu sprostować. To nie jest to, że my popieramy doping. Absolutnie nie. My popieramy i wspieramy Bartka. Bartek jest częścią naszej drużyny i to nie zmieni nic. Tak naprawdę jest to dla niego bardzo trudny moment, tak samo dla nas, dla całego klubu. Ale my nie wspieramy dopingu, my wspieramy Bartka i to jest okazanie jakby tego wsparcia i szacunku dla jego osoby. To czego brakuje? Oczywiście, że brakuje. To tak jak w każdej maszynie, jak trybiku zabraknie, to ta maszyna już nie funkcjonuje tak samo, więc pomimo tego, że mamy wielu zawodników wspaniałych i utalentowanych, to jednak każdego, który wypadnie ze składu, brakuje. Super. Dziękujemy.